arn.eu. Na arn.eu szanujemy naszych widzów, dlatego też nie zalewamy was setkami materiałów wątpliwej jakości. Na nasz YouTube'owy kanał trafiają wyłącznie najlepsze naszym zdaniem filmy. youtube.com/arn.eu to jednak tylko maleńki wycinek tego, co tydzień dostarczamy naszym użytkownikom. W tym króciutkim materiale chciałbym przedstawić wam najciekawsze nowości w serwisie www.arn.eu, których nie zobaczycie na tym kanale. Po pierwsze, od paru tygodni prowadzę mikroformat o nazwie Podgląd. Jest to seria krótkich filmów, które trafiają na arn.eu od 3 do 6 razy w tygodniu i które pokrótce przedstawiają gry, które w innych okolicznościach nigdy nie miałyby szansy na swój własny materiał. Nie są to recenzje, ale nagrywane pod wpływem chwili przemyślenia na temat gier, które właśnie ogrywamy. Brakuje im wkładu pracy i jakości, jaką reprezentują filmy na kanale głównym, dlatego też pojawiają się na naszej stronie www. Dziś na przykład zaoferowaliśmy wam ekskluzywny rzut okiem na bardzo wczesną wersję gry Carmageddon Reincarnation, ale do podglądu trafiły również gry takie jak The Binding of Isaac, Flappy Bird, Alien Shooter czy Hotline Miami. Widzowie z alergią na przeglądanie stron internetowych mogą śledzić podgląd z tygodniowym opóźnieniem na naszym śmieciowym kanale arn2.eu. W styczniu ruszył również nasz poboczny projekt wirtualnego Muzeum Gier Wideo, dostępnego pod adresem muzeum-gier.pl lub arn.eu/muzeum. Co kilka tygodni będziemy umieszczać w nim kluczowe eksponaty kultury gier wideo. Premierowym eksponatem jest konsola Nintendo Entertainment System, a naszą ideą przewodnią możliwość typowo muzealnej interakcji. Nasze wirtualne ekspozycje można nie tylko zwiedzać, czytając surowy tekst, ale też dotknąć, obejrzeć, a nawet wypróbować na własnej skórze dzięki wbudowanym prosto w stronę emulatorom. Wszystko oczywiście w 100% legalnie. Kolejny eksponat, konsola PlayStation, pojawi się w muzeum już w najbliższych dniach. Całość zawartości strony dostępna jest również dla wszystkich zainteresowanych na darmowej licencji Creative Commons. Kilka dni temu wskrzesiliśmy również projekt Avataru, darmowej przeglądarkowej gry tekstowej MMORPG, w której dzielni wojownicy trenują, by zmierzyć się z legendarnym Zielonym Smokiem. Avatar powstał w 2003 roku i był pierwszym polskim serwerem amerykańskiej gry The Legend of Green Dragon. Avatar jest 100% darmowy i utrzymywany z dotacji graczy oraz wyświetlających się reklam i zachęcam was serdecznie do wypróbowania jej, jeśli podobnie jak ja zjedliście zęby na madach i roguelike'ach. Co tydzień gra otrzymuje też porcję nowej treści, zadań i lokacji. Co najważniejsze, granie w Avatar jest również świetnym sposobem na wspieranie rozwoju arn.eu bez wydawania przy tym ani jednego grosza. Sam fakt generowanego przez graczy ruchu cieszy wyszukiwarki i potencjalnych reklamodawców. To już druga, po jedynej oficjalnej polskiej wersji Candy Boxa, przeglądarkowa gra hostowana przez arn.eu. A to nie wszystko, bo na arn.eu codziennie rozdajemy darmowe gry w ramach giveawayów, publikujemy najświeższe newsy, tekstowe recenzje i felietony, prowadzimy w miarę regularne livestreamy i świadczymy szereg darmowych usług, w tym możliwość katalogowania swoich własnych kolekcji gier z obsługą importu kont Steam i Xbox Live. Mamy nadzieję, że docenicie modularność naszego serwisu. Przez szacunek do was staramy się tworzyć w taki sposób, by każdy z widzów mógł dopasować arn.eu do swoich potrzeb. Kanał arn.eu dla śmietanki, arn2.eu dla treści pozostałych, a jeżeli lubicie wybierać tylko pojedyncze materiały, zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka facebook.com/arn.eu, gdzie na bieżąco informujemy o nowościach lub bezpośrednie odwiedzanie naszej strony www. Dziękuję za uwagę, ja wracam do tworzenia kolejnych materiałów i mam również nadzieję, że zobaczymy się na Pyrkonie już 21, 22 i 23 marca, gdzie zjawimy się lwią częścią redakcji. Do usłyszenia!